dowodem na to, że Polska w dalszym ciągu jest dzikim krajem. Tradycje polskiego parlamentaryzmu sięgają późnego średniowiecza. Początków polskiego Sejmu można poszukiwać już w XIV wieku. Sama nazwa Sejm pochodzi z grupy słowiańskich wyrazów oznaczających liczne zgromadzenie osób. Sejm polski ukształtował się z Rady Królewskiej oraz zgromadzeń walnych szlachty. Na zgromadzenia mógł przybywać każdy szlachcic. W ten sposób mógł uczestniczyć w podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach, którymi zajmował się Sejm. Było to zgodne z obowiązującą wówczas zasadą, co dotyczy wszystkich, przez wszystkich powinno być aprobowane. Waluś, ty gnido dworska! No, prześpiegi tu wlazłeś! Ty co myj? Mam i tu murgladą śmierdzic! Mówiąc szczerze, to w Polsce jest tylko szlachta i łyki. Łyki to my, zwykli ludzie, szarzy. A szlachta to jest ci, co mają władzę właśnie, co siedzą na tych stołkach, to jest szlachta. Bo oni muszą dużo pieniędzy zarabiać. A łyki, my, zwykli ludzie prości, nam wystarczy 1000 złotych, żeby tylko pod kroplówką się utrzymać przy życiu. A szlachta rządzi, a łyki nic nie mają do gadania. To mi się normalnie... Dowodem na to, że Polska w dalszym ciągu jest dzikim krajem. W 1960 roku wprowadzono do konstytucji przepis, że Sejm składa się ze stałej liczby posłów – 460. Konstytucja z 1997 roku podtrzymała tę zasadę. A bagno gdzie? Nie w Polsce! Jest takie duże rozgoryczenie Mirosława Drzewieckiego, który tupie nogami, krzyczy jak jakieś rozkapryszone dziecko i nie może się pogodzić. A bagno gdzie? Nie w Polsce! Dowodem na to, że Polska w dalszym ciągu jest dzikim krajem. Mówić takich słów ktoś, kto tą polską rzeczywistość, trzecią Rzeczypospolitą budował od samego początku, brał udział w tej budowie. Nie wiem, dlaczego minister w taki sposób się zachowuje. Jestem ciekawy reakcji pana premiera Donalda Tuska. Zdaniem pan Drzewiecki no jest takim maluczkim człowiekiem w tej chwili. Mówiąc o swoim kraju, że to dziki kraj, no to jest niebywały skandal. Życzę jakieś granice, które właściwie... No... Samego mówiącego wyrzucają poza nawias. Nie nazywam tego niefortunną wypowiedzią. Właśnie w tym kontekście. To nie była niefortunna wypowiedź. To była wypowiedź, która właściwie świadczy o podejściu do rzeczywistości, o jakości życia publicznego w Polsce. Przed chwilą w rozmowie... A bagno gdzie? Nie w Polsce! A bagno gdzie? Nie w Polsce! A bagno gdzie? Nie w Polsce! Zgromadzenie Narodowe zwoływane jest przede wszystkim do odebrania przysięgi od nowo wybranego prezydenta. Dowodem na to, że Polska w dalszym ciągu jest dzikim krajem.